Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Ripto's Rage, więc... Który poziom tu zrobić pierwszy? Ten? Czy ten? Wolę ten. Skelos Badlands. Myk. A chciałem zgliczować. A się nie uda. Nie wiem, właściwie zawsze tak próbowałem zrobić, żeby Spyro wpadł do portalu, wiecie. Właśnie jak się odbija. Nigdy mi się to nie udało. Ups. A, myślałem, że to będzie jak Coyote Willy. I coś będzie. W ogóle ja się niedawno dopiero dowiedziałem, że ten Coyote miał na imię Willy, czy jakoś tak. Co jest dosyć śmieszne, że ta postać w ogóle miała imię. Ja myślałem, że to po prostu Coyote i coś będzie wiatr. Spoko, ziom. Ogarnij trochę pupę. Okej, okay. Ten miał jakieś serduszka. Buje dzikie węże. Cześć smoku. I bet my cousin Glug you wouldn't be able to make it through Badlands without getting singed. W pewnym razie on słyszał, że jesteśmy silni i mamy uchronić jego ludzi. Tak w telegraficznym skrócie wam to przedstawiłem. Wow! Allah Akbar. No nie, no kurde! A masz! Oddałem ci. Żeby nie było. Co z tego, że ty mnie tylko przywajczyłeś tyłek, a ja cię zabiję. Widzisz jak to jest. Cholera cię. Niebezpiecznie tutaj, jak Allah Akbar tutaj każdy. Myk. Okej. Okay. Tutaj są... ci, którzy nam dają tutaj motylki, to są... Nie wiem, jak to nazwać. Salamandry. Powiedzmy, że salamandry. Dają nam tutaj motyle. No i jak widzicie, no właściwie zobaczyliście wszystkich typów przeciwnika. Czyli ten tutaj Janek. Ten o, co mi ciągle fajczy dupsko. I ten Allah Akbar. Ten taki płomyk. Zielona te... Pfu! Człowiek pochodnia. O. Zapomniałem jak się nazywa ten z fantastycznej czwórki, ten człowiek pochodnia. Axel? Czy jakoś tak? Dobra, on nam obniży ten most, tam mamy uratować jego ludzi przed dinozaurami, które wykluwają się z tych jaj. No ale bez jaj. Ale sucho. Ja już ich uratowałem! Nie! Nie! Damn it! Dobra, jeszcze raz. One more time. A nie, to nie zapisek. Dobra, fail. Ło! Yes! Dobra, dziękuję. Well done, Grasshopper. Take this shiny, thing we found. Prawie jak zresztą ta klanka poza dla komatych. Dobra, dostaliśmy orb, już mamy 25, jest bardzo fajnie. It looks like more lizard eggs are dropping down. Dobra. Are you ready for another challenge? Więc tak, mam challenge, to już jest 5 difficulty, 5 gwiazdek. Więc tu już nie będzie żartów, moi drodzy. I ogólnie, chyba sobie na święto kupuję nowy mikrofon, tak by było. Który będzie dużo lepszy od tego, od razu wam mówię. I chyba będzie miał nawet auto wyszumianie. Nie! Zażrzesz go. Co nie? Zażrzesz. Nie zdążę. Spóźniłem się. Dobra. Bo za bardzo się byłem zajęty tym. On chociaż wiedział w jakich oni, wiecie, który pierwszy z nich. Nie. Nie. No. Wiecie, jak one się wykluwają? Który z nich wcześniej się wykluwa?
to bądź co bądź byłoby bardzo dobrą informacją. Nie. Easy. Za drugim razem! Jak mam się przyznam, że nigdy mi się nie udało za drugim razem to zrobić. Dobra, dziękuję za 26 orba. No i już właściwie wykonaliśmy 2/3 tego świata. A to tym się zajmiemy za chwilę, chociaż właściwie już nie mogę się tym zająć. Zaoszczędzę sobie przynajmniej troszkę czasu. Dobra, myk. Teraz myk. Za pierwszym razem. Dobra, zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi z tymi kośćmi. No to. No dobra, teraz wam wyjaśnię. Te kości, bo jeden z tych. Nie wiem, szalonów. Wie, jak to nazwać. Chcę, żebyśmy pozbierali kości, żeby odbudować jego kumpla, który no. No domyślcie się, co się z nim stało, jeżeli zbieramy jego kości. No i musimy zbierać jego kości i jest fajnie. No i dostaniemy chyba nawet za to, no właśnie, za to orba, bo za nic innego nie możemy dostać już orba. Okej, więc to po prostu pozbieram, żeby zaoszczędzić sobie jak najwięcej czasu teraz, a nie później. Myk. To jest też w ogóle fajny myk, że musimy tutaj rozwalić, nie wiem, obisny kamień. Boże, obisny kamień, nie jestem idiotą. Kawałkiem magmy. Okej, kurde. Już myślałem, że się wycwanie. Ale dobra, no przynajmniej nam to nie zabiera tych kości, to jest tyle dobrego. Tylko teraz pytanie za 100 punktów. A dobra. Rozwalę ich, żeby nie było. Kurde, coś za często ginie ostatnio. Trzeba to zmienić. Myk. Myk. Hoppa. Hoppa, Gangnam Style. Gangnam Style, o Boże. Hoppa, Gangnam Style. Nie, bo my to... Nie wiem właśnie, co ja tu odwalam. Jakieś parodie. Właściwie tego już mogę rozwalić, bo czemu nie? Because why not? Pyk. Dobra, najpierw się do niego dowiedzmy, o co chodzi z tymi kośćmi. Pesky lava toads have stolen all my friend's bones. If you help me put him back together again, więc jakieś ogniste, lawowe żaby ukradły kości tego właśnie kumpla. Może to już jest na serio taka oznaka samotności, jeżeli masz za kumpla stos kości. Ale żal mi, może i ty jest postać komputerowa, ale no. Żal mi goście. Musieli mu akurat taką historię dać. Taką historię, Boże, nie było sobie. Zaraz nie spoilerować. Nie, no właśnie nie. Są historie w Sonic. Coś sam nagrałem. Trzy. No, trzy właściwie nagrałem. Boże, a kto inny nagrywał? Historię Knucklesa i historię Sonika i historię Tailsa. Chciałem przypomnieć, że też nagrywałem historię Tailsa. Nie jako odcinek, to mogę przyznać. Nie jako odcinek, ale na livestreamie, na kilku livestreamach, bo także chyba na trzech, przechodziliśmy historię Tailsa. Więc. Żeby nie było. Że ja tu oszukuję. Jej. No ale to był chyba nawet skill point czy coś, żeby rozwalić tych wszystkich. No dobra, zbierzmy sobie tutaj te klejnociki. Mogę tutaj wskoczyć double jumpem? Mogę, no ja nie mogę. No ja nie mogę.
Już kurde mogę, ja nie mogę. Dobra, ale teraz skoczymy sobie tam. Blisko. Zbyt blisko. By nawet widzieć. Za daleko po prostu byłem. Teraz sobie pójdziemy tutaj. Ha! Ha! Z tego, że mnie trafił, ale ha! Ha! Słabiak. Że jest na twarzy, ci wszyscy brutale szkolni czy coś. Dobra, teraz tutaj tego pana zniszczymy. Pana Jacka. To jest Jacek. Uwierzcie mi. Okej. Okay. Tutaj myk, myk, myk. Omijamy tą... To nie wiem. Wazę. O, właśnie. Wazę. Bo nie chciałem tracić tej mojej pseudo nieśmiertelności. Dobra. Serio. Dobra, on nam podziękował i teraz fajna animacja będzie chyba. O. I ta muzyka w tle. Muzyka jakby Michaela Jacksona, ruchy też takie podobne do Michaela, poza tymi przewrotkami. No i dlatego sądzę, że to są szamani, bo... Patrzcie, no... No jak wy tak umiecie z kościami, no to... No to w takim razie przestanę wierzyć, że to są szamani. Jeżeli jednak nie umiecie, to... Będę nadal ślepo wierzył w to, że to są szamani. Bo wiecie, w jakichś książkach... W ogóle jest tu takie przekonanie, że szaman to jest taki... wiecie... łącznik między światem ludzi a światem duchów. Ja za dużo się króla szamana. Znaczy króla szamanów przedawkować nie można, no dobra. Tutaj sobie tutaj gliczy użyję. Teraz będzie, że pixel gliczuje. Co ja jeszcze nie mam wszystkich? Mógłbym 25. Aha, bo z tego jeszcze, dobra. Myślałem, że... No, nie, że wszystkie myślałem, że gdzieś pominąłem. Ale nie, spoko. Spoko, mamy już Spark z całą. I dostajemy 5 tych rzeczy. Tak, no i spoko, teraz musimy iść tylko i... 100% odbyć tym poziom, ile to już będzie 13 minut, no to chyba jeszcze zdążymy do... kolejnego poziomu. Iść. Excellent. You made it through the Badlands. I knew I'd win that bet. My cousin Gronk is a fool. Aha, założyli się, dobra. Take this talisman for helping me out. Dobra. A, założyli się, że jeżeli Spyro przejdzie przez Badlandsy, to ten gościu wygra. Ta muzyka. Ona jest zarąbista. No, elo. MTV Creeps. Nic nie było. Nikt nic nie widział. Wszystko jest okej. Wow, mamy równą liczbę szmaragdu, klejnotów. Boże. Z każdym moim powiedzeniem jakiegoś słowa i dodanie słowa klejnot, to wychodzi źle. Dobra, to chodźmy tutaj do przeciwieństwa Badlandsów, czyli do Crystal Glacier. Kryształowy zjazd, czy coś w tym stylu. Kiedyś w ogóle będę musiał chyba z nudów kiedyś przetłumaczę nazwy tych światów Spyro. To będzie zabawne. I prolog. Dobra.
Między jaja, serio. Dzidę mu między jaja ułożyć. I okej, cały myk polega na tym, że ta kraina jest z lodu i musimy wydobywać tych oto tej Januszy. Ten pierwszy będzie z nami grał. Monkey. Serio? Nazwać go Monkey? Ale strasznie mi... Ale właściwie to jest... Mówię, to jest przeciwieństwo z Kalos Badlands, ale... Bądź co bądź... To się dzieje jakby w tej samej... porze. Kludgi. Boże. Jak jeżeli chcę przejść na drugą stronę, muszę użyć katapulty. No to będę tutaj sobie stał spokojnie. Prawie na first person view. Wyszczelcie mnie. Myk! Poleciał! Kurde, jak małysz. Okej, więc teraz musimy ich roztopić, bo to są tak praktycznie jak bałwany. Musimy ich roztopić, żeby tych naszych tutaj ziomków nie zamrażali. Zwaliłem, bo jednego musiał chyba zamrozić z powrotem. Ale dobra, nie przejmujmy się tym, znowu go możemy rozmrozić. Nic mu się nie stanie, jak dłużej będzie w lodzie. Okej, tutaj nam dają motyki, te takie chodzące śnieżki. Ale słodkie one są właściwie. Patrzcie. Słodziutkie. Dobra, teraz jak tu wejdziemy, to... A nie, nie mamy insta rozmowy. Dobra, rozmawiam z tym. Iggy. Czemu oni wszyscy mają imiona jak jakieś, nie wiem... małpy. Ale dobra. Oni pomogą nam tutaj się wspiąć. I wszystko będzie okej. To jest właściwie wszystkich wrogów zobaczyliście, czyli ten dziwny gość z nosem wielkim, jakiś kret. To on ma przypominać jakieś sople lodu, bądź niewprawionym graczom te właśnie tutaj o wazy. Ja będę przypominać tak strollować i haha, chciałeś mnie rozwalić, a tu myk! A nie, to są króliki, tak, to są króliki. Uwierzcie mi lub nie, ale na oficjalnej wiki Spyro twierdzą, zapierają się, że to są króliki. I nie robię tego post komentarzy, tylko kiedyś Pomidor aka Michał spytał mnie się, czy wiem, jak one się nazywają, czy to w ogóle jest. No, z ciekawości sprawdziłem Spyro wiki, no okazało się, że to są króliki. I dzisiaj jeszcze nagram dwa odcinki, jeszcze jeden. Tak, dzisiaj nagram dwa odcinki każdej mojej serii, plus nowej. I tak to jest ten sam dzień, kiedy ukończyłem Ratchet & Clank'a. Dla... jakby ktoś się pytał. I Moneybugs, który chyba jest przeziębiony. Hello there, Spyro. I could arrange you across this bridge for a small fee. A small fee. Stary. 200 klejnotów to nie jest small fee. Ja za to bym mógł profesjonalny mikrofon sobie kupić, gdyby to przejść na złotówki. Albo już bym miał 1/4 uzbieraną na New Nintendo 3DS. W ogóle muszę sobie... W ogóle w przyszłym roku będę zbierał na Nintendo 3DS, a mam nadzieję, że się cieszycie i będę mógł znowu ogrywać jakieś tytuły typu Sonic Boom, Shattered Crystal albo tytuły z DS-a. Nie wiem jeszcze, czy zdecyduję się na zakupienie tej karty przechwytującej obraz 3DS-a. Bądź co bądź jest to drogie. No. Bądź co bądź jest to drogie, ale... Nie wiem, zastanowię się. Zobaczę, ile mi to przeniesie na złotówki i... Jeżeli to wyniesie ponad 1600, to pierwsze co kupuję to PlayStation 4. A później dopiero właśnie ten capture card do New 3DS-a. Jeszcze gdzieś pomiędzy będzie nagrywarka nowa. W sensie to mi nie przeszkadza w niczym, broń Boże. No ale bądź co bądź, jeżeli już PS4, to niestety PS4 nie ma możliwości, żeby miał wyjście kompozytowe lub coś w tym stylu i po prostu trzeba to jakoś załatwić. Ok,
Okej, okay, tutaj już pozbieram. Kurde, jak mnie wnerwiłem te bałwany. Klejnoty trzeba. Pozbieram tutaj od razu klejnoty, żeby nie było. Później zajmę się robieniem misji z orbami. Bo jest. Jest tu? Dwie, no to easy. Bo na szczęście wiem, jak obydwie wykonać. I na drugie moje szczęście, obydwie te misje są banalnie proste. Okej, uzupełnimy sobie życie. Uwalniamy go teraz. A, uwolnimy go teraz. W sensie mówię o tych ich wodzu, tym o. I myk. Oła. Szczerze, jak byłem mały, to zawsze myślałem, że oni się pocą. Bo strasznie się naoglądałem kreskówek, gdzie była animacja, jak się pocą i tak podleciał im z... Jakby, nie wiem, jakby to powiedzieć, z uszu. I no, zawsze się śmiałem, że oni się pocili. Było zimno. A to spokojnie. W jednym odcinku wyjątkowo będziecie mieli dwa poziomy. W ogóle tutaj poziomy są strasznie krótkie, poza jednym albo dwoma. I te dwa na pewno będą miały, wiecie, osobne odcinki. I no, tak, reszta to powiedziałbym, że długość ich jest znośna. Więc w takim półgodzinnym filmiku powinno się zmieścić co najmniej dwa. Okej, dostaję talizman. Dziękuję bardzo. Nawet ładnie on wygląda, szczerze powiedziawszy, taka gwiazdka lodowa. Gdyby się dało robić, wiecie, takie odlewy 3D modeli. W sensie, że wyjmuję model na przykład właśnie z takiej gry PS1 i sobie go tak odlewam. Albo bym chciał sobie takie figurki z Crusha, Spyro. I właśnie tych talizmanów, ale się chwalił, bo mi dorobi. Ale byłby zazdrosny. Nie, dobra. Żeby nie było, ja nie mam nic do Pominora. Wiecie, my to prawie jak kumpla z... Nie wiem, ze szkoły. Nie wiem, jeżeli się mylę, to możesz mi napisać. Czy jest inaczej jakoś. Dobra, on zgubił jakiegoś takiego swojego leoparda śnieżnego. Nie wiem, jak przetłumaczyć słowo leopard. Gepard to nie może być śnieżny chyba. Chociaż może nie, kota śnieżnego. O, nazwijmy to tak. Kot śnieżny. Nie ma czegoś takiego, ale nazwijmy to kot śnieżny. I to jest on. Nawet ładny. Przyznam. Zabieram sobie stąd klejnotę. Dobra, młody, czego chcesz? Ryby chcesz. Musimy go tak jakby wyprowadzić, w sensie... Musimy mu zdobyć te ryby, które stąd wyskakują. Dobra, on teraz tutaj przyjdzie chyba. Tak sądzę w każdym razie. Tu albo tam. Tutaj. Może te ryby wcześniej... No! Nie! Dobra. I to już by było na tyle. Teraz możemy po prostu się wrócić do tamtego gościa. Ale żeby nie wrócić w konwencjonalny sposób, po prostu sobie tak... Nie! Nie! To dzisiaj jestem największą lamą ever. To dzisiaj jestem człowiek lama. Boże, człowiek lama. Więc są te odciski na ścianie, by the way. Aha, dlatego teraz jego pupila mam eskortować, tak ogólnie. Zaraz on sobie śpi, czy Bóg wie, co on tam robi. Dobra, hono. Będę po prostu takim normalnym chodem, bo on teraz nam nadąża. Jak będę szarżował, to on nie nadąży za mną. Myk. Myk. Jej! Ale czemu tak dupą na tym nie wsiadasz? Tak. Bum! Bum! I'll be sure to pay more attention to him from now on. All I have with me is this round shiny thing I caught while I was fishing. Aha! Dobra, że zdobył ten. Orb, gdy łowił ryby,
I obiecał, że będzie na niego bardziej uważał. Co, jasne. Więc znowu się okaże, że będę musiał na przykład, nie wiem, Spyro 6. Dobra, zaliczę Enter the Dragonfly i ja Heroes Tale jako 4 i 5. Więc po prostu, nie wiem, Spyro 6 pewnie będę musiał znowu ratować tego kundla. Kota, Jezu! Boże drogi. Już nie umiem rozróżniać psa jak kota. Now they are infested with multiplying draglets. It's only a matter of time before they take over our whole village. Do you think you can get rid of them for us? Dobra. Więc o, sorry, przewinąłem. Więc teraz musimy tych tej pajączki zniszczyć, zanim rozpoczną jakąś plagę albo inwazję świata. Przecież normalne pająki są przejąć świat, bo normalne pająki tak nie wyglądają. Wyglądają jakby, nie wiem, jak... Nie wiem, porównam to do pająka, który ugryzł Petera Parkera. Przez to stał się Spider-Manem. Właśnie, wiecie, taki zmutowany, wiecie co. Nie! No i zrąbałem właśnie. Dziękuję za uwagę, zrąbałem. Jest! Dziękuję bardzo, uratowałem was wszystkich, możecie mi dziękować, ale nie trzeba. Dobra, dziękuję bardzo. Zaraz będziemy przy 30 orbie i już praktycznie będzie prawie połowa za nami. Więc praktycznie w następnym odcinku zrobimy już tak, żebym miał połowy tych orbów, czyli przypominam 32 orby i będzie fajnie. Tak, tak, no właśnie. Ja zapomniałem w ogóle, że mam jeszcze drugi odcinek nagrać. Tak mi się fajnie ten odcinek nagrywa, że zapomniałem kompletnie, że muszę nagrać jeszcze jeden. Po nagraniu tego. Już? Jeszcze nie? Gdzie ja te klejnoty zostawię? Mój Boże. O Matulu. Chyba Sparks lecisz. Something? Dobra. A, tutaj są. Ta-da-da. Nice. Myk, myk, myk. Dobra, teraz możemy już skończyć ten poziom. I jednocześnie kończąc poziom będziemy musieli kończyć niestety odcinek. Jeszcze tutaj się przejdziemy do takiego, nie wiem, easter egga. Może oni tutaj nie zostają. To jest cały easter egg. Tyłem jakby wyjść. Chyba się... Nie, chyba się tyłem nie da. Szkoda. Jej! Monteverest zdobyty. Skończyli jak większość spinaczy na Monteverest. Może ja. Ale no w przeciwieństwie... Do nich większość spinaczy Monteveresta tak niestety nie skończyła. Gorzej skończyła. Dużo gorzej. No dobra, już właściwie mamy dwa poziomy zrobione, już prawie 30 minut nagrania. Więc co mogę powiedzieć? Dzięki wam za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Możecie powiedzieć, jak się wam podobało, jak się wam nie podobało, to powiedzcie dlaczego. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.